Hej kochani, zapraszam Was na Mommy Monday Morning Routine. Tym razem pierwsza przyszła do mnie Lili i ona zawsze stoi przede mną i mówi: mamo, 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 aż otworzę oczy i mówię: dobra, skakuj do łóżka kochana. Lileczka sobie siedzi, jest naprawdę bardzo, bardzo grzeczna. Mogę jeszcze pół godzinki sobie pospać, kiedy Lileczka jest ze mną. Ona wtedy się bawi jakimś tam swoim zwierzakiem, który zawsze ma przy sobie. Na koniec, kiedy już mi tak troszeczkę zaczyna mulić, dam jej telefon i mówię: dobra, porób sobie zdjęcia, nakręć jakiś film, jeszcze 10 minut mamy na sobie poleży. Lileczka jest naprawdę git. Daję mamie pospać. Kiedy się obudzę, mamy chwilę na pogaduszki poranne, na przytulaski, ale oczywiście druga dziewczyna nie daje o sobie zapomnieć. Mamo, gdzie tutaj? Mamo! Kiedy słyszę ten głos, wstaję i lecę po Mijeczkę. Godziny 8 budzi się Mija. Zabieram ją do łóżka i jeszcze takie 10 minut mogę sobie z nimi poleżeć. Niestety zabawki to nie jest to, co ona chce najbardziej, oczywiście telefon. A z rana, kiedy mama jest zaspana, zmęczona, zrobi wszystko, żeby jeszcze 10 minut sobie poleżeć w spokoju, więc Mija bierze telefon. Jeżeli chce się do mnie dodzwonić, za każdym razem z rana mój telefon jest zablokowany. No i przyszedł czas na ogarnięcie ptaszyny, chwilę zabaw. I trzeba zrobić jakieś śniadanko. Zawsze włączam muzykę moim dziewczynom na dole i one się tak rozruszają i ja robię się taka trochę bardziej energiczna, więc dziewczyny tańczą, a mamunia szykuje im śniadanko. Co zrobię na śniadanie, moje dziewczyny zawsze pięknie wszystko zjedzą. Szykuję również Lileczce lunchbox. I zaczynamy naszą poranną toaletkę, czyli najpierw myjemy wszystkie zęby, ogarniam dziewczyny. I
Mileczka to już duża dama, ona zawsze sama się ubiera. Ja kiedy ogarnę siebie, kiedy zrobię sobie jakiś tam delikatny make-up, jeżeli mam na to czas z rana, bo nie zawsze też się maluję, muszę zabrać się za ubieranie Mileczki. Kiedy dziewczynki są gotowe, odprowadzamy Lileczkę do przedszkola. I jak widzicie, tym razem Lili korzysta z okazji, siedzi w wózku, a Mia spaceruje. Kiedy wrócimy do domu, biorę się za obiad. Mijeczka tym razem pokazuje, że jest zmęczona, więc zmyka na poranną drzemkę. Jestem mega szczęśliwa, że ptaszynka sama potrafi tak pięknie zasnąć. A ja w tym czasie przeglądam maile, przeglądam Facebooka, przeglądam Instagrama, przygrzewam sobie moją poranną kawę w mikrofali jeszcze raz, żeby była gorąca. Kiedy ogarnę sprawy komputerowe, Mijeczka akurat wstaje w tym czasie, mniej więcej półtorej godzinki śpi, zbieram ją i to jest akurat czas, że trzeba iść po Lileczkę do przedszkola. Tak, kochani, wygląda poniedziałkowa poranna rutyna mamuśki. Jeżeli chcielibyście zobaczyć weekendową poranną rutynę mamuśki, zostawcie kciuka do góry. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie. Pa!